co ponad 3 300 000 zł kosztowała noga droga w miejscowości Komierowo. Wydaje się dużo jak na 600-metrowy odcinek, jednak przy tej okazji wykonane zostały wszystkie możliwe roboty dodatkowe. Inwestycja była dofinansowana z budżetu państwa, stąd na oficjalnym oddaniu drogi do użytku obecność wicewojewody Piotra Hemmerlinga. Droga przebiega przez całą część zabudowaną. Została wykonana w technologii betonu asfaltowego. Długość tej drogi to prawie 600 metrów bieżących o szerokości 5 metrów w poszerzeniach do 5,5 metra. W ramach tej inwestycji pojawił się też i chodnik z kostki betonowej o szerokości 2 metrów. Zjazdy na posesję, pojawiło się też dodatkowe oświetlenie przy drodze, która prowadzi do świetlicy wiejskiej tutaj w miejscowości Komierowo. Zatoczka autobusowa została wreszcie porządnie tutaj wykonstruowana, ale co ważne, w ramach tej inwestycji przed tymi robotami nawierzchniowymi zostało wymienione uzbrojenie. To jest bardzo ważna rzecz, kanalizacja sanitarna, wodociągowa i deszczowa, to zostało uporządkowane i mam nadzieję, że na lata dobrze będzie służyło tutaj wszystkim mieszkańcom. Ja jestem dzisiaj tutaj jako przedstawiciel administracji rządowej i cieszę się bardzo, że program, który dotyczy budowy dróg, jest w taki sposób przydatny, jeśli chodzi o samorządy, że połowa tej kwoty, z kwoty 3 milionów, dużej kwoty, bo sam byłem burmistrzem i wiem, jak ciężko wygenerować środki w samorządach niezbyt dużych na remonty dróg. Zwłaszcza, że teraz te ceny tak poszły, mówiąc kolokwialnie, w górę, że trudno to sobie nawet wyobrazić i nadążyć z możliwościami budżetowymi w samorządach gminnych. Szanowni Państwo, tu obecni i użytkownicy codzienni tej inwestycji. Życzę, aby oprócz tej satysfakcji, oczywistej satysfakcji ze zrealizowania tej inwestycji, abyście Państwo mieli odczucie, że jest to inwestycja bardzo, bardzo potrzebna i przede wszystkim ułatwiająca tutaj życie.